Bez względu na to, czy ogłoszenie o pracę publikuje dana organizacja czy agencja rekrutacyjna, kiedyś mieliśmy taką sytuację, że na jedno ogłoszenie aplikowało około 200 kandydatów, z których faktycznie mogliśmy wybrać kogoś, kto odpowiada na nasze oczekiwania. W tym momencie, po zamieszczeniu ogłoszenia o pracę, przeciętny spływ to jest mniej więcej 30-50 aplikacji, z których tak naprawdę bardzo niewiele, jedna, dwie, trzy odpowiadają na oczekiwania, które zamieściliśmy. Kandydaci w tym momencie są bardzo bierni. 72% kandydatów nie wychodzi z inicjatywą i nie aplikuje na ogłoszenia o pracę. Ta sytuacja pokazuje nam, że w tym momencie rola się troszeczkę odwróciła i to pracodawca musi wyjść z inicjatywą i to pracodawca musi zabiegać o pracownika. I to jest właśnie rynek kandydata. To, że w tym momencie pracodawca musi, jeżeli chce pozyskać atrakcyjnego dla siebie kandydata, musi sam wyjść z inicjatywą. Myślę, że w kontekście 7-5 lat zaistniała ta zmiana. Jest ona związana głównie z bardzo dużymi inwestycjami firm zagranicznych w Polsce. W ubiegłym roku w Polsce swoje siedziby otworzyło 50 firm zagranicznych, także bardzo duże inwestycje, wzrost PKB, coraz niższe bezrobocie wpływają na tą sytuację.